Hej, chciałabym przedstawić Wam mój pomysł na azjatycki comfort food, czyli makaron ryżowy z boczniakami, warzywami oraz krewetkami. Boczniaki marynuję w sosie unagi, mirin oraz jasnym sosie sojowym. Dokładnie tak samo marynuję również warzywa i dodaję do nich krewetki. Tak, aby każdy kawałek był dokładnie oblepiony przez marynatę, na koniec dodaję płatki chili. Warzywa kroję w grubą kostkę, całkiem niechlujnie. Dodaję również krewetki oraz szykuję sobie cebulę dymkę i pozostałe przyprawy, aby dodać je również później. Namaczam grzyby mun i aromatyzuję tłuszcz czosnkiem, papryczką chili i cebulą dymką. Dodaję boczniaki, a na bok odkładam krewetki, aby dodać je na sam koniec smażenia. Dodaję warzywa do smażenia. Wszystko smażę na wysokim ogniu. Dodaję makaron ryżowy i namoczone wcześniej grzyby mun. Na sam koniec dodaję krewetki, a całość podaję z limonką, czarnym sezamem i grubo krojoną cebulą.